Cześć, ja jestem Tomek z kanału Detalingowy. Dzisiaj gościmy chłopaków z ZAMU.pl. Ja będę chciał Wam pokazać polerki, które dostarczyli mi, mianowicie marka WUBER. Jest to polerka orbitalna, czyli WR-OP-1500 oraz rotacja WR-CP-2400. Pokażemy 50 pracę na tych maszynach, żebyście mogli sobie ocenić, czy lepiej Wam wybrać rotację, czy dual action. Sprawdzimy, jak się sprawują tutaj. Dodatkowo pokażemy Wam kilka technik pracy na tych maszynach, jak wykorzystać 100% mocy tych maszyn, tak żebyście zrobili korektę bez żadnych błędów. Na filmie pokażemy pracę na dwóch maszynach. Pierwszą maszyną będzie maszyna dual action WR-OP-1500. Jest to maszyna, która posiada ilość obrotów od 2100 do 5000, talerz oporowy na gwint M8 150 mm i producent daje jeden tutaj pad polerski. Natomiast drugą maszyną, którą Wam tutaj wspomniałem, to jest maszyna typu rotacyjnego WR-CP-2400. Jest to maszyna, która już posiada obroty w granicach 1800 do 3800 i talerz oporowy 180 mm, który możecie sobie też wymienić jak na inny talerz oporowy o gwincie M14. I teraz tak, co będzie dodatkowo jeszcze nam potrzebne? Będą oczywiście nam potrzebne pady polerskie, które mamy, czyli cuttingowe i wykańczające, IPA Cleaner lub Wipeout, pasty polerskie, coś do czyszczenia tych padów, czyli tutaj mamy wiadro, produkty i fibry. To jest wszystko, co nam będzie na ten moment potrzebne. Oczywiście trzeba też dokonać prawidłowej dekontaminacji auta, przygotowania tego lakieru. Powiemy też troszeczkę po skrócie, jak ma nam to wyglądać. Taka korekta jest to etap dość, powiedzmy, że dość bardzo zaawansowany i ja Wam będę chciał to pokazać na tym filmie, pracę na tych dwóch maszynach, żebyście sobie mogli ocenić, która w moim wykonaniu, a Waszym jakby wyborze, która będzie dla Was także lepsza. Także przystąpimy zaraz, mamy już auto przygotowane. Na pierwszy ogień idzie WR-OP-1500, także zapraszam Was i ruszamy. Przystępując do korekty lakieru, musimy mieć na uwadze dokładne przygotowanie powierzchni pod korektę. Co należy zrobić? Omówię Wam w kilku szybkich takich punktach. Pierwszym punktem to jest odpowiednie usunięcie zanieczyszczeń z auta, mianowicie użycie prewasha do zrzucenia tego największego brudu, który jest na aucie. Oczywiście prewash, piana aktywna, nie myje auta, natomiast zmiękcza ten brud i pozwoli go odpowiednio opuścić z lakieru. Drugim etapem jest mycie właściwe auta. Trzeba należy wymyć go odpowiednio na 2 wiadra. Kolejnym etapem jest wytarcie auta i zrobienie tak zwanej dekontaminacji. Czyli na czym polega dekontaminacja? Także tutaj tak szybciutko jest to tak. Usunięcie zanieczyszczeń metalicznych, czyli używamy do tego deironizerów. Spsikujemy auto, poczekujemy, aż się one zarobi ten efekt krwawej felgi. Spłukujemy. Jeżeli będzie to trzeba, należy powtórzyć, robimy to dwukrotnie. Kolejnym etapem jest usunięcie żywicy, smoły, asfaltu z lakieru. Używamy do tego produktów typu targlu, tak na tej samej zasadzie. Psikujemy, poczekujemy, aż ten osad zejdzie. Myjemy potem właściwie auto, osuszamy. Jesteśmy już w etapie prawie na gotowi do korekty. Trzeba wtedy okleić te najbardziej newralgiczne miejsca, które, żeby się nie dostała tutaj pasta polerska. Także miejmy na uwadze jakość lakieru, jaką tutaj będziemy na jaki pracować, oraz jego grubość. Do tego użyjemy miernika do grubości lakieru. Ja akurat Wam pokażę, jak to sprawdzić, tą grubość lakieru. Przykładając, pokazuję, że jest oryginalny lakier. Natomiast lakier po korekcie będzie zupełnie innej grubości. Podczas ścinania tej wierzchniej warstwy lakieru musimy mieć to też na uwadze, jak mówiłem wcześniej, na jakiej mamy grubość, jaką jest grubość lakieru. Jeżeli grubość jest dość mała, no to wtedy musimy troszeczkę lżej wchodzić tą maszyną i zrobić mniejsze cięcia. Jeżeli na przykład mamy więcej do tego ścięcia, to nie bójmy się ostrym cuttingiem, tak? Tutaj na maszynie Dual Action nie powinniśmy zrobić tutaj przepalenia lakieru, natomiast to pokażemy Wam na maszynie rotacyjnej, że będzie można, na co trzeba uważać przede wszystkim, tak? Taki miernik każdy powinien się zaopatrzyć, jest bardzo pomocny. podczas korekty. Przystępując do pracy na maszynie WUBER WR-OP-1500 należy mieć na uwadze odpowiednie dobranie padów, tak? Przy etapie cięcia lakieru wybieramy futro lub gąbkę twardą. W moim przypadku jest to futro. W maszynach typu Dual Action warto inwestować w pady z otworem. To jest też bardzo ważne, bo to jest odpowiednie odprowadzanie ciepła i akurat takiego pada tutaj posiadam. Pady, co wyróżnia jeszcze przede wszystkim maszyny Wubera, to to, że mają bardzo mocny rzep. To osoby, które używają tych maszyn, bardzo też tutaj chwalą to, że pady trzymają odpowiednią i potem jest je ciężko ściągnąć, to świadczy o tym, że jakość rzepu jest naprawdę na wysokim poziomie. Dobrze, jeżeli już mamy pada zamontowanego, należy tego pada przede wszystkim też zabezpieczyć. Ja do zabezpieczania używając pasty i teraz pasta, dajemy kilka groszków, rozprowadzamy równomiernie tą pastę. Ten pad jest wtedy, staramy się go zabezpieczyć, możemy dać nawet troszeczkę większą ilość tego i potem wprowadzamy 4 takie groszki, mniej więcej mówię tutaj 4 takie groszki i możemy przystąpić do pracy na lakierze. Ważną też jest podstawa pracy, czyli prosty kręgosłup, odpowiednie oświetlenie i odpowiednie trzymanie. Kabel zawsze idzie do tyłu, żebyśmy nie rysowali sobie tego lakieru. Przykładając pada robimy kilka takich rozprowadzeń na tym lakierze i ważne jest, że zaczynamy z obrotów minimum lub 1. To jest bardzo ważne, żeby ta pasta równomiernie pierw ją rozprowadzić po naszym lakierze i potem przystąpić do cięcia, czyli tutaj nagrzewania tej pasty i zrobienia tej prawidłowej tak jakby korekty. To jest bardzo ważne. Ja tutaj przystąpię, czyli mamy prostą pozycję, lekki nacisk, czyli ta ręka wędruje na głowicę i lekko ją dociskamy, tak? Gdy widzicie, już powolutku rozprowadziłem sobie tą pastę. Specjalnie tutaj zatrzymałem, żeby chciałem Wam pokazać, że możemy już obroty zwiększać. Jeżeli jest rozprowadzona pasta już po całym elemencie, ilość obrotów zostaje także tutaj zwiększona i w przypadku tej maszyny jest to bieg 3, 3,5, także możemy pracować na takich biegach. Prowadzenie jest bardzo ważne tej maszyny, tak? I polerujemy, od tej strony i potem idziemy tutaj tak. I tak zawsze maszynę, jak mówiłem, włączamy na obrotach 1 i przystępujemy do dodatkowych zwiększania tych obrotów. Tak samo kończymy, żeby włączyć maszynę zawsze na minimalnych obrotach. Co to ma za zadanie? Przede wszystkim za zadanie ochronę silnika, tak? Silnik nie dostaje tak mocno obciążony, bo nie jest włączany z maksymalnych obrotów, także tutaj silnik jest wtedy, żywotność tego silnika się zostanie zwiększona. Prowadzenie maszyny, jak Wam powiedziałem, od góry do dołu, w prawo, w lewo. I też jest bardzo ważne, jeżeli czujecie, że na przykład Wasz talerz oporowy jest za duży, i macie możliwość zmienienia talerza oporowego, tak jak ja tutaj to zrobiłem, wymieniłem sobie na 130. Ważne jest w tych pracach takie zaoblenia. Mając takie zaoblenia musimy też uważać na to, żeby po prostu nie przypalić lakieru, tak? Dlatego ja wymieniłem sobie talerz. Mniejszy talerz, lepsza praca. Jeżeli mamy możliwość, to po prostu nie jedźmy całym tutaj elementem. Nie dociskajmy mocno, po prostu lekko też zróbmy lekki kąt maszyny i jesteśmy w stanie też bardzo idealnie to wyciąć, po prostu żeby nie przypalić elementów tych tutaj na krawędziach takich. To też jest bardzo ważne, każdy wyczuwa to inaczej i według mnie Najlepszą opcją jest albo zmniejszenie sobie całkowicie talerza oporowego na mniejszą wartość lub po prostu lekkie nagięcia maszyny. To też jest tutaj, musimy to dobrać sobie odpowiednio do swoich potrzeb, jakie tutaj będziemy wykonywać w pracy. Kolejnym etapem jest po zrobieniu korekty, czyli tego pierwszego etapu cuttingu, wymycie dokładnie pasty. Do tego używamy albo IPA Cleanera lub Wipeouta, tak? Ja tutaj spryskam sobie. Pasta została wcześniej dotarta, teraz przecieramy i wymywamy pastę. Jaki to ma cel? Ma to na cel, po prostu nie będą się nam mieszać pasty i pasta cuttingowa ma inne właściwości, pasta pośrednia ma inne, a pasta finiszowa ma także tutaj inne. Po tak zrobionym etapie możemy przystąpić do zmiany pasty na pośrednią i pada na pośredniego. Też ważne jest, żeby jeszcze dojrzeć, czy nie mamy jakichś głębszych już tutaj rys. Do tego też możemy używać czołówki, tak, która lampy inspekcyjnej, która nam pomaga. Jeżeli wszystko jest idealnie, przystępujemy do kolejnego etapu, mianowicie pasta pośrednia, pad pośredni. I to jest na tej samej zasadzie, co robiliśmy wcześniej, tak, czyli przy cuttingu. Tylko po prostu zmieniają się właściwości pasty i ruszamy. Od także minimalnych obrotów rozpracowujemy tą pastę. Gdy pasta zostanie rozpracowana, przechodzimy na troszeczkę większe obroty, czyli na te same, co były tutaj 3 i to jest tak, pracujemy przez kilka przejazdów, aż zobaczymy, że ten lakier jest już, nadaje się do kolejnego etapu. Ostatnim etapem jest tutaj finish, czyli używamy miękkiej gąbeczki, tak, i pasty wykańczającej, finiszowej. Ma to zadanie na już zrobienie konkretnego glosu na lakierze, wykończenie, które takie będzie naprawdę dawało zadowalający efekt i będziemy mogli kolejny etap położyć, czy to wosk, czy to ceramikę. Także przystępujemy. Zasada pracy dalej jest ta sama, to w przypadku past cuttingowej czy pasty pośredniej, natomiast obroty. Bardzo ważne, zmniejszamy te obroty. Tutaj już pracujemy na 1,5 biegu maszyny, czyli bardzo, bardzo wolne. Siła docisku już jest dużo, dużo mniejsza. Po prostu tak jakby można powiedzieć, że bezwładnie. Sprawdzimy, jak to będzie. To jest chwila polerowania, a efekt naprawdę jest zadowalający. Okay. Czyli rozprowadzamy dalej pastę. Pad jest zabezpieczony i startujemy od bardzo niskich obrotów. Siła nacisku jest bardzo mała. Podczas pracy na każdym z każdych etapów, czyli cuttingu, pasty pośredniej i pasty finiszowej, nie ma tak naprawdę złotej reguły, ile tych przejazdów trzeba zrobić. Wszystko kontrolujemy tutaj przez wzrok, tak? Jeżeli wycinamy bardzo fajnie rysy, no to możemy już po prostu przejść na kolejny etap, tak? Jak mówiłem, pasty cuttingowe, czyli twarde pady lub futra, pasty pośrednie, czyli miękka w miarę dość gąbka, ale dalej jeszcze dająca wycinanie rys i pasta finiszowa, czyli na miękkiej gąbeczce, tak? Praca na maszynie tutaj naszej WUBER-a. Powiem Wam, że jest to maszyna, która skierowana jest dla kogo? Myślę, dla osób zaczynających naszą przygodę z detailingiem, albo także osób, które chcą pracować, prowadzą małe studia lub potrzebują maszyny, która jest niezawodna. Taką właśnie maszynę daje tutaj WUBER. Jest to maszyna, która nie zawiedzie Was, solidnie wykonana, dobra jakość talerza oporowego. Tutaj ilość obrotów wystarczająca, no i przede wszystkim ta moc. Moc tej maszyny 1500 W sprawia, że będzie zawsze gotowa do pracy w każdych warunkach, czy to przy ostrym cuttingu, czy to przy wykończeniu. Także ja teraz Wam pokażę, jak wygląda efekt naszej pracy na maszynie WUBER poprzez te etapy, które Wam pokazywaliśmy dotychczas i będziecie mogli sobie ocenić, jak ta maszyna sprawdziła się i czy podołała naszym ciężkim testom. Także na kanale ZAMU robimy test produktu marki WUBER, WR-CP-2400, czyli moc 2400 W, ilość obrotów producenta 1800 do 3800, gwint M14. Jest to maszyna rotacyjna, czyli już taka maszyna, która sprawia przy korekcie naprawdę solidnych prac, do ciężkich prac. Wielu z Was woli pracę na takich maszynach typu rotacyjnych. Co trzeba uważać? Zaraz Wam też powiem, a w zestawie jeszcze dostajemy tutaj rączkę. Dlaczego ja takiej rączki nie używam? Już Wam powiem prostego względu. Ze względu tego, że wolę tą ergonomię pracy i mi to jest wygodniej pracować bez rączki. Oczywiście ktoś może sobie ją zamontować, tak? Korpus aluminiowy, obudowa plastikowa, kabel, obroty i blokada. Maszyna nie ma akurat tutaj blokady typu takiej jak jest w Dual Action, natomiast tu trzeba przytrzymać, zwolnić sprzęgło, jak sami widzicie, maszyna chodzi. Wymiana talerza oporowego następuje poprzez naciśnięcie tutaj przycisku i możemy sobie swobodnie odkręcić nasz talerz i wymienić. Oryginalnie jest 180 mm, ja akurat wolę pracować na tych mniejszych. Możecie sobie zakupić talerz równej firmy na gwint, pamiętajcie, M14, to jest bardzo ważne, tak? Co jeszcze najważniejsze jest w tej pracy tej maszyny, to musimy uważać na ergonomię tej pracy, tak? Ta maszyna jest bardzo mocna, silnik 2400 W, więc ona ma mocną siłę cięcia i musimy uważać, żeby gdzieś nie wyginało nam rąk podczas pracy. To jest bardzo też ważne i dbajmy o to też bezpieczeństwo. Kabel nie jest długi, ale nie jest w tym wypadku plączący się, więc bardzo też fajnie tutaj, że możemy go zarzucić sobie na plecy. Regulator obrotów następuje poprzez pokrętło. Mamy tutaj 5-6 poziomów regulacji prędkości silnika. O tym, co Wam jeszcze mówiłem, to jest ta blokada, której możecie zobaczyć. Tutaj zwalniamy blokadę i wtedy możemy załączyć sprzęgło maszyny. To jest też bardzo ważne. Żeby uruchomić maszynę, cały czas musimy tą blokadę mieć ją zaciągniętą. Sam sposób korekty odbywa się tak samo jak na maszynie Dual Action, tak? Używamy tych samych padów, tylko akurat w przypadku maszyn rotacyjnych nie są tutaj padami z dziurkami, tak? Futra, gąbki, to jest bardzo ważne. Dobrze, ja mam przygotowaną tutaj już pastę. Pad jest zabezpieczony. Wymyty. Pamiętajcie, startujemy z minimalnych obrotów. To jest bardzo ważne, żeby nie rozpędzać maszyny, gdy pasta nie jest jeszcze rozprowadzona po lakierze. Nasza pasta jest już równomiernie rozprowadzona po lakierze. No, przystępujemy do zwiększenia obrotów i obroty, które są na maszynie typu rotacyjnej, no to już są w zależności od Waszych umiejętności, tak? Ja zalecam, żeby te obroty były na biegu 4-3,5, tak? Tutaj przy korekcie. Natomiast będziemy schodzić z tymi obrotami podczas wymiany padów na inne, czyli na mniejszą twardość gąbki. To też tutaj trzeba będzie uważać, tak? Dobra, zaczynamy. pokrótce powiem Wam, dlaczego lepiej używać jednej maszyny lub drugiej. Mianowicie plusy, które przemawiają za maszyną typu rotacyjną, to jest przede wszystkim szybsze cięcie lakieru. Lakier oczywiście się nagrzewa szybciej, to też trzeba uważać na tym, żeby nie przegrzać tego lakieru. Co przemawia natomiast za maszyną typu Dual Action? Za maszyną typu Dual Action jest tutaj przemawia prowadzenie. Jest dużo lepsze, nie jest ta maszyna taka narwana i lepiej ją opanować. I co najważniejsze, nie wychodzą po tym hologramy. Oczywiście można zrobić hologramy na maszynie typu Dual Action, natomiast na maszynie rotacyjnej osoba, która jest niedoświadczona, jest nieuniknione zrobienie tutaj hologramów, tak? Najczęstsze błędy, jakie popełniają użytkownicy, którzy chwytają za maszynę typu rotacyjną, to jest to kontrola obrotów, temperatura i siła nacisku. To sprawia, że Wasze auta przy popełnianiu takich błędów możecie zobaczyć na mieście typu także te hologramy, które przemijają się pod słońcem. Jest bardzo ważne kontrola obrotów, siła docisku. Nigdy nie grzejemy tego pada tak na tyle, żeby na lakierze szedł, można powiedzieć, przysłowiowy dym, tak? Drugą rzeczą, którą jeszcze ważną jest przy korekcie, ważne jest to, jakich używamy past. Są pasty tłuste, są pasty mniejszej stopniu tłustości. Ważne jest to, żeby tą pastę wypracować na 100%. Nie zostawiać jej niewypracowanej, ponieważ wtedy, jak mówiłem, pojawiają się hologramy albo produkt, który ma służyć do wymycia, czyli IPA Cleaner lub Wipeout, nie jest w stanie sobie tutaj poradzić z wymyciem tej pasty. Także wypracowanie pasty to jest podstawa. Kontrola obrotów i siła nacisku. To są takie trzy rzeczy, na które musicie zwracać uwagę podczas korekty, pracując na przykład na tej maszynie typu rotacyjnej, tak? Co jeszcze najważniejsze w kolejnym takim etapie jest to, ile wykonujecie tutaj jakby pracy i ile czasu polerujecie, bo jeżeli mniej czasu będzie wypracowana pasta, to tak jak mówiłem, powstają te efekty. Przepracowana pasta może doprowadzić do tego, że zostaną przepalenia na lakierze. To też trzeba bardzo na tym uważać. Dobrze, ja zaraz przechodzę do kolejnego etapu, w którym pokażę Wam drugi etap pośredni, czyli pasta pośrednia, gąbka pośrednia, czyli tu już nadajemy, lekko tniemy lakier, ale nadajemy też już tego glosu. Natomiast ten ostatni etap jest najważniejszy, bo to wtedy już występuje gloss, dajemy szklistość temu lakierowi i lakier staje się tutaj jałowy już i możemy go przygotować pod kolejne etapy walki z tym lakierem, tak? Dobrze, także ja zmieniłem pad na pośredni, pasta pośrednia, tak samo kilka groszków na pada rozpracować na minimalnych obrotach, rozpracować pastę po całym aucie, natomiast zwiększamy ilość obrotów. Tak, ja tutaj obroty już zalecam 2-2,5 do pracy na pośredniej paście, z tego względu, że 3 to już jest za mocno i pasta będzie szybciej się przegrzewała, ziarno będzie się bardzo szybko rozbijało. Także ruszamy. Efekt, jaki uzyskaliśmy polerując maszyną rotacyjną, nie ustępuje efektowi, który jest robiony na maszynie Dual Action. Obydwie maszyny sprawdzają się doskonale w pracach, tylko mówię, przy silniejszym cięciu maszyna rotacyjna, natomiast przy normalnych pracach maszyna Dual Action. Także podsumujemy, dla kogo są maszyny marki WUBER. Przede wszystkim dla osób, które zaczynają przygodę z detailingiem, osób, które nie chcą wydawać bardzo dużych pieniędzy na sprzęt, który no nie wiadomo, czy oni będą używać, czy załapią takiego tak zwanego bakcyla w detailingu, i dla osób, które cenią sobie wygodę oraz moc maszyny. Tutaj WUBER w zupełności Wam wystarczy. Teraz tylko pytanie, czy Wy wybieracie maszynę rotacyjną, czy wybieracie maszynę typu Dual Action. To wszystko zależy od Was. Według mnie na start ja polecałbym Wam Dual Action, z tego względu, że praca na rotacji no, wymaga troszeczkę większego doświadczenia, ale nic nie stoi za przeszkodą, żeby zacząć próbować. Także ja dziękuję za test i wizytę marce ZAMU. I co, polecam obydwie maszyny, z tego względu już mieliście na moim kanale, także teraz jest jeszcze tylko potwierdzenie tego w efekcie tych prac, które wykonaliśmy na lakierze. I co, dziękuję za wizytę i do następnego testu z marką WUBER, na pewno będzie.